Grzegorz Schetyna. Zjednoczymy Polskę, zjednoczymy Polaków, wygramy wybory europejskie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Dla wsi, dla Polaków, dla Polski. Podwójne wybory 2019 roku. Przed nami wielki wybór. Miały głównych aktorów kulminacyjne momenty. Tak, proszę państwa, zwyciężymy. I wtedy zwyciężymy. Ale też wydarzenia, które działy się w tle, jak losowanie numerów list wyborczych. Przystępujemy do losowania. Proszę. To był 26 dzień kwietnia. Dzień, który po kilku latach może stać się kluczowym momentem w ocenie dwóch kampanii. Nie tylko do Europarlamentu, ale też wyborów krajowych do Sejmu i Senatu. Duża część Polaków została oszukana. Formalnie z zewnątrz wydaje się, że wybory przeprowadzone były w sposób wolny, ale w Polsce zostały rozegrane operacją służb specjalnych PiS. Krzysztof Brejza był w podwójnych wyborach jednym z kandydatów opozycji. Tylko Brejza! Pamięta dzień losowania numerów list wyborczych, ale od teraz, 26 dzień kwietnia 2019 roku, będzie mu się kojarzył z zupełnie czymś innym. Tego dnia telefon Krzysztofa Brejzy został po raz pierwszy zaatakowany przez oprogramowanie szpiegowskie o nazwie Pegasus. Ciekawa zbieżność. Ciekawa zbieżność. Przypadkowa? Nieprzypadkowa, jak spojrzeć na cały kalendarz. Także panowie rozpoczęli bardzo precyzyjnie. Zaznaczmy, że Pegasusa w 2017 roku kupiło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Czyli pan nie ma wątpliwości, że ten podsłuch de facto został panu złożony ze względu na pana działalność polityczną? Nie mam takich wątpliwości i kalendarz bezprawnych włamań, bezprawnego monitoringu wskazuje na 100% polityczną motywację zlecenia dawców tych przestępstw. Przeanalizowaliśmy wszystkie daty włamań ataków Pegasusem, o których senator Brejza dowiedział się z tego raportu. Raport na jego prośbę sporządziła kanadyjska organizacja Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto. Jej badacze potrafią określić, kiedy oprogramowanie infekowało telefon. W przypadku Krzysztofa Brejzy daty włamań pokrywają się z kalendarzem wyborczym i podwójną kampanią. W tym czasie program Pegasus co najmniej 33 razy atakował najpierw jeden, a potem drugi telefon Krzysztofa Brejzy. 26 kwietnia, dzień ściśle związany z eurowyborami, to pierwsza symboliczna data ataku. Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Europejska PO-PSL. Ale uwaga! Ataki Pegasusem w zaskakujący sposób zbiegają się z wieloma innymi, ważnymi dla kampanii datami. 5 lipca 2019 roku, kiedy oprogramowanie szpiegowskie po raz 9 zostawia ślad na telefonie Krzysztofa Brejzy, trwa już kampania do polskiego parlamentu. I zorganizowano akurat pierwszy oficjalny wyjazd w teren z liderem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ruszamy dzisiaj w województwo mazowieckie, województwo podlaskie. Rozpoczynamy objazd. Akcja Porozmawiajmy, akcja Twój Sztab. Moment. Nie skojarzyłem tych dat, natomiast pamiętam oczywiście samą konferencję. I pamiętam, że jechaliśmy wtedy z Grzegorzem Schetyną, Barbarą Nowacką w jednym busie wyborczym koalicji. No bardzo ciekawe, byli z nami w busie kampanijnym. Kto był z wami w busie kampanijnym? Najogólniej było specjalne miejsce dla Jarosława Kaczyńskiego widocznie. Bardzo specjalnie zainstalowane w tym pojeździe. Podkreślmy to, w pojeździe jadą szef kampanii i szef największej opozycyjnej partii. Takich spotkań było więcej. Przypomnijmy też, że Pegasus może kopiować SMS-y, maile oraz widzi treść wiadomości komunikatorów internetowych. Może nawet włączyć kamerę i mikrofon bez wiedzy użytkownika. O czym rozmawialiście? O czym się wtedy rozmawia, zwłaszcza wtedy, kiedy rusza formalnie kampania? No to jest chwila wymiany informacji z szefem partii, z Grzegorzem Schetyną. Rozmawialiście o tym, jak zaatakować przeciwnika?
jak rozegrać tą polityczną piłkę? Rozmawialiśmy o pomysłach kampanijnych. Wywołany przez Krzysztofa Brejzę Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu prorządowemu tygodnikowi Sieci. Na pytanie, czy wiedza uzyskana dzięki systemowi Pegasus była używana w sztabie wyborczym PiS, odpowiada. Mogę zapewnić, że żadnych takich informacji w czasie działalności sztabu nie mieliśmy, z niczego takiego nie korzystaliśmy. Żaden Pegasus, żadne służby, żadne jakieś tajnie pozyskane informacje nie odgrywały w kampanii wyborczej w 2019 roku jakiejkolwiek roli. Przegrali, bo przegrali. Nie powinni dziś szukać takich usprawiedliwień. Dobry, dobry. Tyle, że w tej sprawie istotna jest też rola, jaką w wyborach do polskiego parlamentu pełnił Krzysztof Brejza. Ruszamy. Był szefem kampanii największej opozycyjnej partii. Krzysztof Brejza, szef sztabu. Jego telefon był, jak widać, obecny podczas każdej rozmowy, każdego spotkania i nie tylko w sprawach oficjalnych. Plan, możemy do telefonu do... razem, dobra? A ja będę to też nadzorować od siebie, dobra? Mamy numer telefonu do pana, dobra. Mamy numer. W razie czego Facebook, profil prywatny, gdyby był jakikolwiek inny problem, ale odbieram telefony, nie? SMS-a poproszę wysłać. Przez telefon szefa sztabu przechodziły wszystkie kluczowe informacje. Staje się osobą odpowiedzialną za wynik, za prowadzenie prac sztabu, narady w tej sali. Ile macie spotkań w tym pokoju, w tym czasie? Multum. Jeżeli chcieliście czymś zaskoczyć PiS, to też te zdania padały tutaj. Tak. Obok leżały telefony? Tak. Był tutaj z nami Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński i Zbigniew Ziobro. W tej sali? Tak. 8 lipca. Kolejny atak Pegasusa na telefon Brejzy. Akurat wtedy Polskie Stronnictwo Ludowe organizuje kluczową konferencję prasową. Czy Platforma Obywatelska chce budować razem z nami umiarkowaną centrową koalicję? Lider ludowców sugeruje, że może nie być wspólnych list i nie będzie jednego bloku opozycji. Jeszcze trwają zakulisowe rozmowy. Wiele przez telefon. I tu jest informacja dla ludzi PiS ze służb do Jarosława Kaczyńskiego, w jakim ustawieniu w zbliżających wyborach pójdzie opozycja. 11 lipca Pegasus ponownie rejestruje się na telefonie Brejzy. Akurat dzień przed tym forum programowym Koalicji Obywatelskiej. Programy socjalne, w tym 500+, są potrzebne. Powtórzę po raz kolejny. Nic, co dane, nie będzie odebrane. To było przygotowanie całej Rady Programowej. Nie wiedziałem też tego. Tak, mieliśmy spotkania tutaj. W tym momencie warto przenieść się do Kanady, do wspomnianego Citizen Lab. Organizacja działa przy Uniwersytecie w Toronto. Od lat przeciwdziała cyfrowym zagrożeniom. To oni wykryli dziury w oprogramowaniu firmy Apple, które Pegasus wykorzystał do infekowania telefonów. Apple immediately reacted and within a week had a patch to all users. To Citizen Lab tworzy raporty dla osób, które były szpiegowane często przez własne rządy. Most of those cases show up in dictatorships and in authoritarian regimes. Przedstawiciela organizacji pytamy, co dokładnie oznaczają daty ataków, które znajdują się w ich raportach. Czy mogły oznaczać po prostu ponowne włamanie i instalację Pegasusa po wyłączeniu lub rozładowaniu telefonu? A może oznaczały na przykład włączenie kamery, pobór danych lub sprawdzenie, czy Pegasus na pewno działa? Okazuje się, że każde z tych działań pozostawia taki sam ślad. We see pretty clear evidence. Widzieliśmy wyraźnie, że to były powtarzające się wysiłki, by zhakować i włamać się do jego urządzenia. I ta powtarzalność, znowu i znowu, wskazuje na kogoś pełniącego oficjalną funkcję, kto mówi, co on robi, co on mówi. Musimy wiedzieć tu i teraz. Dodajmy, że daty włamań potwierdzili badacze Amnesty International, a tak interpretuje dane polityk opozycji. Determinacja operatora, by włamywać się stale na ten telefon, wskazuje na permanentną inwigilację i permanentny nasłuch, zbieranie audio z otoczenia,
i zbieranie wideo z dwóch kamer telefonu, plus oczywiście komunikatory. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w szatni piłkarskiego zespołu. Czy to jest walka fair? I co trener przeciwnej drużyny może zrobić, wiedząc o pana taktyce? No to nie jest walka fair. To jest ustawka. Mecz bardzo niesprawiedliwy, ustawiony i niestety takie były, można powiedzieć, wybory. Czy pańskim zdaniem podsłuchiwanie szefa sztabu największej formacji opozycyjnej mieści się jeszcze w standardach równego dostępu do kampanii i czy nie podważa zaufania do całego procesu wyborczego? W pytaniu pana redaktora zawartych jest kilka tez już tak przedstawionych, jak gdyby one były prawdą. Otóż przede wszystkim to należy sprostować i odnieść się do oświadczenia ze strony ministra koordynatora. To jest to oświadczenie, nagrane przez rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Polskie służby działają zgodnie z prawem. Sugestie, że służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieprawdziwe. Czy można wierzyć w te zapewnienia? Odpowiedzi dostarczają sami politycy obozu władzy. Oto w jaki sposób od końca grudnia do początku stycznia odpowiadali na pytanie dotyczące tego, czy w Polsce działa system szpiegowski, który wykorzystywany jest do inwigilacji obywateli. Mogę powiedzieć, że wyraźnie zbliża się czas szopki noworocznej. Fakt czy fake news, fakt medialny, jak to się mówi, można stworzyć bardzo łatwo. System Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb. Pan nie ma wiedzy, żeby w naszym kraju był wykorzystywany Pegasus. Nie wiem, co to jest. Skąd ja mogę mieć pewność, że któryś z autorów nie odnalazł gdzieś na strychu starej konsoli Pegasus z komunii i mu się nie pomylił? Tak się zastanawiam, jaki jest tego powód. Może dlatego, że chodzi o konia, który ma skrzydła i lata. Ale teraz uwaga. 7 stycznia ukazują się fragmenty wspomnianego wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który ucina żarty i zaprzeczenia. Stawia polityków władzy w niekomfortowej sytuacji, bo całkowicie zmienia narrację, odpowiadając na proste pytanie. Dlaczego zakup Pegasusa sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości? To sprawa o charakterze technicznym, bez większego znaczenia. Pieniądze publiczne wydano na ważny cel publiczny, związany z walką z przestępczością, ochroną obywateli. To jest wierzchołek góry lodowej. Przecież niewielka liczba do tej pory działaczy opozycji sprawdziła telefony. Brejza już we wrześniu, podejrzewając nielegalne włamanie na telefon, zgłosił sprawę do prokuratury w Bydgoszczy, skąd trafiła do Gdańska, potem do Warszawy, następnie do Łodzi, by ostatecznie znaleźć się w Ostrowie Wielkopolskim. Dopiero 15 grudnia odbyło się pierwsze przesłuchanie w obecności żony, bo to ona jest pełnomocnikiem polityka. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że ta inwigilacja miała wpływ na wynik wyborów. Nie jest politykiem, ale prawnikiem i obserwuje, jak zmienia się obowiązująca narracja w tej sprawie. Narracja jest kompletnie rozjechana. W mojej ocenie to świadczy o pewnym rozkładzie w obozie rządzącym. To, że nie potrafią ustalić wspólnej narracji, ale to też świadczy o tym, że kłamią, ordynarnie kłamią. System Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb, a nie jest wykorzystywany do tego, aby śledzić, inwigilować kogokolwiek w naszym kraju. Ja przypomnę, że tego typu działania są działaniami nielegalnymi. Trzeba wyjaśnić jeszcze dwie ważne kwestie. Dlaczego Pegasusa wykorzystano akurat przeciwko Krzysztofowi Brejzie i jak wykorzystano uzyskane z inwigilacji materiały? Dlaczego pan? To oczywiście kampania europejska i potem kampania parlamentarna. Drugi element to są interwencje bardzo niewygodne w sprawach nagród Beaty Szydło, które ujawniłem. I te pieniądze się im po prostu należały. Ujawnione przez posła wielotysięczne nagrody dla członków rządu spowodowały, że rosnące poparcie dla PiS po raz pierwszy się załamało.
Nikt z nas nie jest doskonały. Nie myli się tylko ten, kto niczego nie robi. Chciałbym za to przeprosić. Od czego to się wszystko zaczęło? Od mojej interpelacji, bo to wam ujawniłem. Po interpelacji, która w 2018 roku wywołała polityczną burzę, Brejza się rozpędził. 4 marca upłynął termin. Jego słynna już tablica szybko zapełniała się kolejnymi interpelacjami. W sprawach przelewów do Imperium Ojca Tadeusza Rydzyka, sprawy funkcjonowania podkomisji, ujawnienie też informacji o wydatkach podkomisji smoleńskiej, ale też z interesów Jarosława Kaczyńskiego w spółce Srebrna. Czyli nie jest pan raczej ulubieńcem Prawa i Sprawiedliwości? Nie mam być ulubieńcem Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, ulubieńcem PiSu, nie lubię tych słów. Bo nie lubię tej nazwy, bo ona jest zakłamana. Nie jest ani prawo, ani sprawiedliwość. Brejza wiedział, jak atakować władzę. 5883 udziałów, Barbara Skrzypek, sekretarka Jarosława Kaczyńskiego. I to może tłumaczyć, dlaczego sam stał się celem ataku. To jest ta ustawa, pisana cyrylicą. Co istotne, nie chodzi tylko o atak Pegasusem, ale o atak medialny. Portalu TVP Info dotarli do informacji o tym, jak działał Wydział Propagandy w inowrocławskim ratuszu. Ratusz w Inowrocławiu, to tu miała działać farma internetowych troli, którą, jak wynika z materiałów zebranych przez prokuraturę, zarządzał Krzysztof Brejza. Mamy też na przykład aferę hejterską z panem Krzysztofem Brejzą. Działalność tak zwanego Wydziału Nienawiści w inowrocławskim ratuszu. W przypadku Inowrocławia i posła Brejzy mielibyśmy mieć do czynienia ze zorganizowaną akcją. Dochodziło do kradzieży mienia publicznego na użytek prywatnych interesów partii Platformy Obywatelskiej i państwa Brejza. Ale pan Brejza dalej jest szefem sztabu. 23 sierpnia 2019 roku, dwa miesiące przed wyborami, portal TVP Info ujawnia, cytat, materiały ze śledztwa. Data jest ważna i jeszcze do niej wrócimy. Materiały ze śledztwa mają dowodzić, że Krzysztof Brejza 5 lat wcześniej kierował grupą w inowrocławskim ratuszu, która miała się zajmować walką z przeciwnikami politycznymi prezydenta miasta w wyborach samorządowych. Twórcy internetowych komentarzy, tak zwane trolle, miały być opłacane z pieniędzy wyłudzonych z urzędu na podstawie fałszywych faktur. Zaznaczmy, że prezydentem Inowrocławia jest ojciec polityka Ryszard Brejza. Pokażemy te fragmenty, które się wtedy pokazały w TVP? Ratusz czy farma hejtu? O. Taki był wydźwięk, rozumiem. No, wydźwięk był bardzo aferalny. To znaczy, wydźwięk był taki, że jestem aferzystą, szefem zorganizowanej grupy przestępczej, który organizował hejt za kradzione pieniądze. Dziś na portalu TVP Info ujawniliśmy, jak instruował swoich podwładnych. Hasła farma troli, ratusz hejtu prawie codziennie padają na antenie TVP. Farma troli. I rzucają cień na kampanię Koalicji Obywatelskiej. Zaapelować do pana Grzegorza Schetyny o to, żeby natychmiast usunął z życia politycznego pana Krzysztofa Brejzę. Materiałów na mnie w telewizji w tamtym czasie było około 400. Portal TVP Info dotarł do nowych materiałów śledztwa. W przekazach TVP z 2019 roku brakuje kilku faktów. Sprawa fałszywych faktur pierwotnie dotyczyła wyłudzeń pracowników ratusza na kwotę 200 tysięcy złotych. A pierwsze zawiadomienie do prokuratury złożył sam prezydent Ryszard Brejza, ojciec Krzysztofa. Dwa zawiadomienia do prokuratury. Tak brzmiało to na antenie TVP dwa lata wcześniej. Złożyli je prezydent Ryszard Brejza oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. W sprawie 18 osób usłyszało zarzuty. Uwaga, kilka osób związanych było z Prawem i Sprawiedliwością. I nagle, po dwóch latach śledztwa, sprawa wybucha raz jeszcze. W środku kampanii w 2019 roku, ale tym razem miała dotyczyć kandydata opozycji. Tyle, że Krzysztof Brejza nie usłyszał do tej pory zarzutów, nie był nawet przesłuchany. Gdyby Zbigniew Ziobro miał cień podejrzenia, że mój mąż popełnił jakikolwiek czyn zabroniony, pierwszy stawiałby mu zarzuty w świetle kamer, ale nie mam wątpliwości co do tego, że mojego męża próbowano do postępowania karnego toczącego się dokleić. Mowa tutaj o tym postępowaniu, które jest prowadzone przez prokuraturę. I to miało być usprawiedliwienie wprowadzenia tego Pegasusa. Tak, uważam, taka jest moja hipoteza. Sugerują, że służby, wiążąc Brejzę z wyłudzeniami, miały pretekst, by użyć Pegasusa, a jednocześnie mogły dyskredytować szefa kampanii Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj wiem już. Chodziło o doprowadzenie do odpływu wyborców od Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o zniekształcenie operacją specjalną wyników wyborów parlamentarnych w roku 2019.
przeciwnik polityczny by teraz powiedział, no ale może rzeczywiście chodziło o jakieś ciemne interesy rodziny Brejzów i tak naprawdę przypisujemy temu Pegasusowi, działaniom służb, zupełnie inną rolę, która wcale nie była polityczna. Gdyby tak było, byłbym przesłuchany w tamtym czasie. Stawiane były zarzuty. No, jak nie ma żadnych zarzutów wobec pana, to może się teraz pojawią. Kilka dni po tym komentarzu prokuratura wzywa ojca Ryszarda Brejzę, by postawić mu zarzuty. Prezydent od kilku lat podejrzewał, że jest podsłuchiwany i zbierane są haki na jego rodzinę. Nie wykluczam, że ta rozmowa nasza, jaka tutaj się odbywa w gabinecie, również odbywa się w obecności również i innych osób, których nie widzimy dzisiaj. Wróćmy do wyborów z 2019 roku i do dat. 19 sierpnia wybucha sprawa dotycząca polityków władzy, czyli afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobro. Przyjmę dymisję pana ministra Piebiaka i sądzę, że to kończy tę sprawę. O aferze informuje Onet, ale telewizja rządowa skupia się na czymś innym. Agenci zabezpieczają m.in. dokumentację i sprzęt elektroniczny. Bo dwa dni później w Inowrocławiu agenci CBA rozpoczynają serię przeszukań, a już 23 sierpnia, 4 dni po wybuchu afery hejterskiej w ministerstwie, pojawia się przekaz o Brejzie, wyłudzeniach i trolach. Zeznają, że poseł Krzysztof Brejza organizował wydział propagandy w ratuszu w Inowrocławiu. Zostałem zategowany w kampanii wyborczej dla przykrycia afery w Ministerstwie Sprawiedliwości. Działalność tak zwanego Wydziału Nienawiści Winowej. Portal TVP Info prezentuje na antenie wybrane cytaty z korespondencji mailowej i SMS-owej nie tylko Krzysztofa Brejzy, ale w jego przypadku treści pochodziły z 2014 roku. Informacje z klubu parlamentarnego, forum programowe, tak, to jest ta data. I były za stare, by mogły pochodzić od operatorów sieci komórkowych. Musiały być, według polityka, ściągnięte z jego telefonu. Operatorzy nie przechowują treści. To był taki dowód, że włamali mi się Pegasusem, ponieważ zdobyli treść starych wiadomości sprzed wielu lat, które były na konkretnym nośniku na telefonie iPhone. Te wszystkie opowieści pana Brejzy są puste. Nic takiego nie miało miejsca. Przypominam, on sam pojawia się w sprawie inowrocławskiej w poważnym kontekście. Jest tam podejrzenie poważnych przestępstw. Z wyborami nie miało to nic wspólnego. Z nowych materiałów śledztwa... No to posłuchajmy, w jakim kontekście przedstawiano sprawę w TVP. To kolejny dowód na to, że poseł Platformy Obywatelskiej i szef sztabu Koalicji Obywatelskiej osobiście kierował farmą troli działającą w ratuszu swojego ojca, Ryszarda. Zatrzymajmy ten materiał. To cytat wielokrotnie prezentowany w wiadomościach, ale to nie jest mail, jak mówiono w TVP, a kompilacja wielu SMS-ów z dwóch różnych dat, wysłanych do różnych osób. Oryginały wciąż są na starym telefonie polityka. Dzięki tej grafice możemy zobaczyć, jak mogło wyglądać tworzenie dowodów rzekomego przestępstwa. To dzieło pracowników TVP czy służb specjalnych? To jest bardzo dobre pytanie. Uważam, że pracowników służb z udziałem pracowników TVP. Zarówno CBA, jak i TVP nie odpowiedziały nam na pytania dotyczące użycia na antenie materiałów ze śledztwa. A kończy się czymś, czego w telefonie nie mam. Istotne jest to, że na inwigilację, czyli na kontrolę operacyjną Krzysztofa Brejzy, powinien zgodzić się Sąd Okręgowy w Warszawie. Ale w przysłanej do nas odpowiedzi rzecznik sądu napisała: nie mogę udzielić informacji odnośnie użycia systemu Pegasus. Bo sąd zwyczajnie nie wie, czy Pegasus został użyty. Żaden przepis nie obliguje służby do ujawnienia narzędzi, których użyje dla przeprowadzenia kontroli. Sąd przypomina, że zgodnie z tym wzorem wniosku o kontrolę operacyjną powinna ona trwać maksymalnie 3 miesiące i mieć dokładne ramy czasowe. Przyświeca nam jeden cel. Cel, którym jest wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. Ale nowelizacja prawa, którą wprowadziła obecna władza, Wąsik dorobił się już ksywy gumowe ucho. My musieliśmy to zrobić. Rozszerzyła możliwość wykorzystania dowodów, cytat, uzyskanych nielegalnie, również tych pochodzących spoza dat kontroli. A więc Pegasus mógł z telefonu Krzysztofa Brejzy zasysać dosłownie wszystko. I tu rzecznik sądu dodała: sądy nie dysponują narzędziami do kontroli technicznych sposobów wykonywania kontroli operacyjnej. A Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie o kontroli operacyjnej mówił tak: w Polsce system nadzoru nad takimi działaniami należy do najbardziej rygorystycznych w Europie.
I teraz kolejna uwaga. Wszystkie stare SMS-y i maile rzekomo obciążające polityka znajdowały się na telefonie, z którego Brejza korzystał prawie do końca lipca 2019 roku. To jest lipiec właśnie 2019, to są te ostatnie, nie? Kiedy zmieniają telefon. Ten okres można czytelnie zaznaczyć w kalendarzu włamań Pegasusem. Wtedy służby miały pozyskać cały materiał. W takim razie po co i czy na pewno legalnie stosowały Pegasusa przez kolejne 3 miesiące na nowym telefonie Krzysztofa Brejzy? Ostatnią datę inwigilacji zanotowano 10 dni po przegranych przez koalicję wyborach krajowych. Natomiast pierwszy ślad na nowym telefonie Pegasus zostawia dokładnie 30 lipca, tuż przed opublikowaniem list z kandydatami Koalicji Obywatelskiej. Liderzy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że wszystkie listy są zaskakujące i świeże. Listy, choć wydrukowane, nie są jeszcze ostateczne. Brejza twierdzi, że skoro służby czytały każdego SMS-a i maila pod pretekstem sprawy z Inowrocławia, to nie mogły ominąć wiadomości dotyczących kampanii. Listy kandydatów, czyli ten skład zespołu, o którym pan mówi, zespołu sportowego, spoty chociażby, grafiki, tak prozaiczne wydaje się rzeczy, wszystko to było rozpoznawane, rozpracowywane przez służby i trafiało do konkurencji politycznej PiS. Jeszcze raz zacytujmy Jarosława Kaczyńskiego. Opowieści opozycji o użyciu Pegasusa w celach politycznych to całkowite bzdury. Piotr Świerczek, TVN24.